Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym odcinku serii Nummi Lokfuntur. Monety mówią. W ciągu ostatniego tygodnia ponad 100 osób polubiło ten kanał. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Motywuje mnie to do dalszej pracy. A także jest to moment, kiedy warto powiedzieć o częstotliwości nadawania cyklu. Otóż w każdą niedzielę Chciałbym umieszczać nowy odcinek regularny, natomiast w ciągu tygodnia będę się starał zamieszczać odcinki specjalne, albo tak jak w tygodniu ostatnim, powiązane z konkretną datą, albo też związane z postulatami czy też pytaniami Państwa w komentarzach. Tymczasem chciałbym kontynuować wątek literatury katalogu, w którym powinniśmy szukać monet. Tydzień temu mówiłem o monecie imperialnej i tutaj wybór jest prosty. Podstawowym katalogiem będzie The Roman Imperial Coinage, odpowiedni tom, rzecz jasna, tam mamy monety uszeregowane według cesarzy. Natomiast co zrobić, jeśli do naszych rąk trafi moneta taka jak ta? Z wizerunkiem cesarza, ale z legendą grecką. Aut, autokrator, Lukios Septimios Seueros. A na rewersie mamy tutaj Ulpianon Anchialeon, a zatem mieszkańców Ulpi Anchialos, obecnie Pomerje w Bułgarii. Należałoby sięgnąć do katalogu monet z tego właśnie. Obszaru. A jest szczególnie ciekawa, bo upamiętnia igrzyska na cześć Sewerów. Seweria nymfia. I mamy tutaj stolik z nagrodami. Ale właśnie, gdzie tego szukać? Przede wszystkim The Greek Imperial Coins dziele Iwana Warbanowa. Akurat tutaj w tomie drugim. I um, ta książka, ten katalog, uszeregowana no, jest według. Mennic z numeracją ciągłą, a zatem naszą monetę, właściwie analogiczny typ z nieco innym dzieleniem wyrazów, znajdujemy tutaj pod numerem 276. Analogicznie w książce Warbanowa znajdziemy inne monety z innych miast zarówno Tracji, Mezji Dolnej czy też Macedonii. I tak na przykład znajdziemy tutaj chociażby taką mennicę jak Nikopolis Ad Istrum, ale akurat do Nikopolis Ad Istrum mamy dokładniejszy katalog. I tutaj tego Septymiusza Severa szukałbym w książce, no duży format A4, w książce Niny Chrystowej i gospodina Rzekowa, The Coins of Mesia, in, or Mesia Inferior, Nikopolis ad Istrum. Mimo angielskiego tytułu, książka jest w języku bułgarskim. Niemniej widzą państwo, że jest dokładniejsza, mamy... Tutaj szereg odmian, i naszą konkretną monetę znajdziemy pod numerem osiem czternaście dziewięć siedem, z urzędnikiem odpowiedzialnym za bicie monety, legatem Aureliuszem Gallusem. Tutaj na rewersie mamy, na rewersie mamy tę dodatkową też informację. Chyb Aureliu Gallu, przed nazwą miejscową, przed nazwą Nikopoliton pros Istro, czyli mieszkańców Nikopolis ad Istrum. Ad Istrum, czyli nad Istrem, czyli nad Dunajem, ponieważ tutaj mamy do czynienia z obecną północną Bułgarią. Idźmy dalej. Taką monetę jak ta z Augusty Trajany z obecnej Starej Zagory możemy znaleźć zarówno w dawniejszych katalogach, które znajdziemy na znakomitej stronie w zakładce literature, czy czyli teatrua corpus Numorum online, corpus myślnik Numorum EU, w znakomitej niemieckiej e, stronie. Ale e, oczywiście również znajdziemy Warbanowa pod numerem e, 1307. W przypadku e, Bizje taki brąz też gety. Wizję, przypomnę, jest to obecne wizę w europejskiej części Turcji i taką monetę z nagim zeusem miatającym piorunem znajdziemy u Warbanowa pod numerem 1497, natomiast już typu z Ateną na rewersie u Warbanowa nie znajdziemy. Tutaj będzie trzeba sięgnąć do starszego katalogu urukowej pod numerem 64. znajdziemy tę monetę. Moneta brata, starszego brata getty, Karakali z bardzo ładnym wizerunkiem Dionizosa i z legendą Ulpias Serdikes, a zatem Ulpi Serdyki, Serdyki, czyli obecnej Sofii. Tutaj znowu odesłałbym Państwa do... Katalogu, do katalogu Christowy i Rzekowa. Mamy tutaj tytuł dwujęzyczny, wstęp też jest dwujęzyczny do tego tomu, natomiast już same opisy, jak Państwo widzą, znów są po bułgarsku. Niemniej jest to dokładniejszy katalog do tej konkretnej mennicy, jaką jest Serdyka. Analogicznie Christowa i Rzekow stworzyli katalog do kolejnej ważnej mennicy, jaką jest Markianopolis. I kolejny duży tom w formacie A4. Tutaj mam akurat bardzo ładnie zachowaną monetę Makrynusa i Diadumeniana. Z wizerunkiem higiei na rewersie i z oznaczeniem nominału E oznacza pentasarion, czyli 5 asarionów. To moneta, którą znajdziemy pod numerem 6, 24, 21, 9. Wracając na przykład, natomiast do katalogu Warbanowa, znajdziemy tutaj, no i. Jest to dla nas podstawowy katalog, chociaż mamy również katalog jurkowej o Deultum, do którego też zachęcam Państwa gorąco. Znajdziemy w obydwu katalogach monety Deultum i czasami będą tak jak na tym brązie Tranquiliny, dłuższe skróty: Kolonia, Flavia, Pacenzis, Deultum. No, tutaj w skrócie: Kol, Fl. Paz Deult, ale też znajdziemy takie formy skrótowe, gdzie mamy tylko inicjały CFPD. Trzeba wiedzieć, że to jest Deultum, tutaj akurat moneta e, Maksymina Traka. I to jest numer Warbanów 2438. Natomiast idąc dalej, obecne Endine w Turcji, też w europejskiej części, czyli Hadrianopolis. Moneta Gordiana III z wizerunkiem świątyni Tetrastylosu na rewersie. Jest to moneta, którą znajdą Państwo w katalogu Warbanowa pod numerem 3857. W przypadku tej monety, tutaj mamy Gordiana III i tranquilinę. Piękny brąz z mesambrii, czyli obecnego Nesebyru w Bułgarii, z Apollonem na rewersie. Znów najlepiej sięgnąć do warbanowa numer 4178. Jeśli natomiast trafią Państwo na taką monetę, gdzie widzimy rewers Ulpias. Serdikes, a zatem znowu ulpi serdyki. Jest to moneta galiena, więc z końcowego okresu istnienia tej mennicy, jako mennicy prowincjonalnej. Później będą się tam pojawiać emisje Antoninianów, już bitych według standardu imperialnego. To znów najlepiej sięgnąć do Chrystowej i Rzekowa, numer 124613. Przy okazji zwracam uwagę na grubość tego krążka, nietypową, dużą e, nie, poświadczoną we wcześniejszych brązach bitych w sposób nieco inny. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i zachęcam do śledzenia dalej kanału Nummi Lokfundur udalej niedzieli.